Leshauna i Harold są dość znani w totalnej porażce. Ich wspólne perypetie mogliśmy śledzić przez 3 sezony. Aczkolwiek zastanówmy się, czy można byłoby oficjalnie nazwać ich parą. Tak samo jak chociażby niegdyś Duncana i Courtney, czy też Gwen i Trenta. W dzisiejszym odcinku wspólnie przeanalizujemy, czy między Leshauną a Haroldem była jakakolwiek bliższa relacja. Zapraszam na film. Myślę, że wielu z was zgodzi się ze stwierdzeniem, iż Harold to troszkę taki cichy bohater. A to pokazał, że mistrzowsko potrafi grać w zbijaka, a to zaimponował wszystkim w konkursie talentu. Ale przede wszystkim widać w nim duszę romantyka. I to pokazuje odcinek 13, kiedy to Harold napisał wiersz miłosny do Leshauny. Zaznaczmy też, że tak jak w przypadku Tylera oraz Lindsay, i Harold, i Leshauna byli w przeciwnych drużynach. Ale to tylko i wyłącznie ciekawostka. Na początku Gwen oraz Bridget wszczęły śledztwo, kto napisał ten list, bo początkowo były święcie przekonane, że liścik miłosny został napisany dla nich albo przez Jeffa do Bridget, albo przez Trenta do Gwen. Pomijam fakt, że ostro się o to pokłóciły, ale na szczęście szybko się pogodziły. Kiedy wspólnie obrały sobie za cel przepytanie każdego przypadkowo napotkanego chłopaka, czy to nie on napisał ten liścik, to Chris później rozwiał wszelkie wątpliwości, komentując, że Leshauna dostała kolejny miłosny liścik. Na zakończenie odcinka 13 okazało się, że to Harold przez listy miłosne wyznawał miłość Leshaunie i doszło do pamiętnej sceny pocałunku. W odcinku z przegranymi Harold faktycznie wypowiadał się o Leshaunie, że coś do niej czuje nadal, ale na tym tak naprawdę sezon pierwszy się kończy. I w zasadzie nie tylko sezon pierwszy się na tym kończy, ale i całokształt. Bo widzicie, przechodząc płynnie do Leshauny, to ona od zawsze pokazywała, że jest charakterna i nigdy nie pozwalała sobie w kaszę dmuchać. O ile w sezonie pierwszym była bardzo mocnym ogniwem, tak w sezonie drugim bardzo nieelegancko się zachowała wobec kumpli z drużyny, obrabiając im dupę przy swojej kuzynce. Więc nie dziwota, że Harold, jak sam zresztą przyznał, stracił do niej zaufanie. Tyle dobrze, że sama Leshauna ma tego świadomość, bo sama przyznała w odcinku z podsumowaniem, że sporo namieszała i że między nią a Haroldem jest tylko i wyłącznie przyjaźń, bo z tej mąki się chleba nie upiecze. I fakt, że na ukrytej kamerze Courtney było nagranie, jak to Harold imponował Leshaunie swoim jojo, wcale nie oznacza, że jednoznacznie brzmi to jak miłość lub zakochanie. Co by nie mówić o Leshaunie, to na pewno zawsze Harolda broniła przed chociażby Duncanem, który wyżywał się na nim, gdyż ten spreparował głosy na Courtney w sezonie pierwszym. Wracając do Harolda jeszcze, to sami przyznajcie, ale chłop mocno się wyrobił w sezonie drugim. Tak jak w sezonie pierwszym czasami miało się wrażenie, że Harold na farcie dotarł do odcinka 13, tak w sezonie drugim nie dość, że doszedł do połączenia drużyn, to jeszcze był w finałowej piątce i co najważniejsze, zaszedł dalej od naszego ulubionego Kena z płatków śniadaniowych. A to jest serio wyczyn. No i przy okazji, o czym też warto wspomnieć, to spuścił łomot Duncanowi. Przynajmniej raz. Raz mu się udało spuścić łomot osobie, która przez większość sezonu nad nim się znęcała. A w sezonie trzecim, niestety, ale jak szybko oni się pojawili, tak szybko wypadli z gry. Jedyne, na co można zwrócić uwagę, to na fakt taki, iż Leshauna zwróciła się do Harolda cukiereczku, a Harold do niej królowo. Ale nie jest to jakiś jednoznaczny dowód na to, że między tą dwójką coś zaiskrzyło. Warto też wspomnieć, że Leshauna w ogóle nie uczy się na błędach. Tak jak w przypadku sezonu pierwszego i drugiego, miała chwilowe epizody w zabujaniu się w Justinie ze względu na jego muskularną budowę ciała, tak ten sam błąd popełniła w sezonie trzecim, bujając się w Alejandro, który ją wykiwał i wykopał z gry. Karma bardzo szybko do niej wróciła, ale w sumie to nie tylko ten tekst tyczy się Leshauny, bo i każdej dziewczyny, której Al zaimponował i wykorzystał ten fakt w wykopaniu z gry najsłabszego ogniwa. Więc podsumowując, uważam, że między tą dwójką było tylko i wyłącznie chwilowe zauroczenie. A w zasadzie to jest podobna sytuacja co do Owena i Izzy. Po prostu związek między Leshauną a Haroldem nigdy nie istniał. Jeszcze do niedawna bym się kłócił z tym stwierdzeniem, ale niejednokrotnie oglądając totalną porażkę, zaczynam powoli wierzyć w scenariusz taki, że między nimi nigdy nie było nic poza przyjaźnią. Ale czy to źle? Uważam, że niekoniecznie. Gdyż fajnie jest widzieć od czasu do czasu jakąś parę, która się kocha, jednak co za dużo, to niezdrowo. I myślę, że tymi oto słowami możemy zakończyć ten odcinek.
Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić oceny w postaci łapki w górę, a jeżeli nie, no to w dół i uzasadnijcie w sekcji komentarzy dlaczego. Gorąco zachęcam do zasubskrybowania kanału klikając w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. No i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu.